Witam wszystkich. Budapeszty, jak widać, na niebie. Wpuściły mnie na chwilę, tak żeby wyprostowały skrzydła, no już latają trzecią godzinę. No i czekam, wypuściłem też te młodziaczki swoje, żeby cokolwiek były na zewnątrz, coś świata zobaczyły. I one takie, powiedzmy, one to gołębie takie problematyczne są, no bo one będą siedzieć. No i one się tak przelatują z jednej strony na drugą, a jaszczom już gdzieś był, nic nie zabrał, ale no, trzeba przypilnować, huknął i wyszło tych 6 Budapesztów jeszcze, tu jest jeden tam siedzi tam na dachu, nie wiem, czy go teraz się radę zbliżyć, a nie, czego widać, zamazany bardzo jest, o, jest tam na dachu, a drugi jeszcze jest gdzieś tam, usiadł tam gdzieś tylko. No i nie wiem właśnie, z których tych gołębi, bo jest 6, no i one tak jak są niewypuszczane, no już te silne młode są na gołębniku siedzą, no i no i później są kłopoty, bo już umie latać, a nie były wypuszczane. No a te właśnie tak się przelatują z jednej strony na drugą i to takie naprzynęte robią do jastrzębia. Nie chcą wejść do gołębnika, no i tak siedzą, no to jest delikatne o tej porze roku, to z tymi młodymi właśnie jest kłopot, bo ten nie wiadomo, no i trzeba je pilnować cały czas. I te 2 Budapeszty właśnie, ten jeden tu siedzi, no ale drugi, nie wiem, gdzieś tam daleko usiadł. I one tak się przelatują, te gołąbki. W sumie fajne, bo tak powinny młode gołębie robić, ale to jest taki wabik na jaszczębia. A no tutaj gdzieś, jak tylko gdzieś przyuważy, że są ruchy, no to huknie w te gołębie, a szkoda, żeby się potraciły. A Budapeszty, jeden titpler idzie na dół ze starych, samiec stary, i tam są pięć titplerów. Więc w sumie w tym roku było wychowane 4 tiplery. I wszystkie takie fajne. Te młodziaczki fajne, ładnie wychowane, wszystko. Tylko że no pora jest teraz już naprawdę, już no jesień, mokro, dziś padało. Przed chwilą mnie nawet jeszcze chwilkę temu padało. I tak pada co chwilkę. Pada deszcz, mokro jest, wilgotne. Taki ten, troszkę tak przemoczyły się. No ale one tak się przylatują, może ode mnie też odleciały. Tipler idzie, nie wiem, czy dosiądzie do mnie. To jest stary tipler. Samiec. O, zgonił tego Budapeszta małego. Dosiadła cukrówka do niego. I widulka leci tutaj. Nie wiem, czy usiądzie może. O, te przelatują, może dosiądzie do niego. I tak to z tymi gołębiami jest o tej porze roku. Tak jakby było w normalnym czasie, no to te gołębie by sobie spokojnie wyszły, obsiedziały na dachu, no i wtedy już nie ma kłopotu. No tipler, samiec stary. A ten odleciał gdzieś tam w bok. A nie, tutaj jest. I te Budapeszki to też takie ładne, czyściutkie, fajne, młodziutkie takie. 6 ich jest. Trochę w różnym wieku, ale 2 już się złapały, widziałem już dziś lotu, no to już z nich coś będzie. No i te, no i tego, tylko że jeszcze te gołębie no nie są, nie mają takiej wprawy. O, dosiądzie tutaj. No, o, spadł z drugiej strony, tam siadł na przy kominie. Nie siadł, siadł. Śliskie gąsiory są. Nie może usiąść. Takie malutkie młode, no to są kłopotliwe. Jeszcze jednego brakuje, gdzieś tam daleko tam dosiadł. A te wariaty latają i latają, czekam tego, bo może przy okazji o wszystkie by weszły na raz. Dostałyby jedzenie, no i bym je zamknął. Bo w sumie już jest po 10:00, pasuje jechać już do pracy, a gołębie w górze. No i one tak będą kręcić cały czas. A młodziaczki, no to fajnie, żeby się obsiedziały. No fajne tutaj tego, o, leci ten, tutaj. No, nie siadł. No. Usiadł tutaj.